Kiedy przed laty rozpoczęłam pracę właśnie nad książką Służące do wszystkiego, mój kolega, który się o tym dowiedział, powiedział mi, że jego zdaniem to jest dosyć dziwny pomysł, żeby autorka biografii zajmowała się takim tematem i zapytał mnie, czy nie obawiam się, że wydawcy mnie przestaną poważnie traktować. Jego zdaniem ktoś, kto pisze biografię, nie powinien się zajmować właśnie czymś tak przyziemnym i w ogóle mało istotnym, jak służba domowa. Na szczęście intuicja mojego kolegę myliła i Służące do wszystkiego nie tylko budziły zainteresowanie, ale przede wszystkim aprobatę, że kolejna grupa niedocenionych, unieważnionych, wypartych z pamięci kobiet odzyskuje głos. Mówię kolejna, dlatego że patrzę na Jannę Ostrowską, na Anię Kowalczyk. To był moment, kiedy pojawiały się już właśnie między innymi wasze książki, a także innych naszych koleżanek i chyba głównie koleżanek. Kiedy po latach rozpoczęłam pracę nad chłopkami, klimat już był trochę inny. Zaczęliśmy opowiadać sobie właśnie inne historie, stawiając w centrum kobiety coraz częściej, a także klasy ludowe. Tak więc kiedy mówiłam i dzieliłam się informacją, że pracuję nad kobietami, nad książką o życiu kobiet wiejskich, nie słyszałam już, że to jest dziwny pomysł. A w każdym razie do mnie nie docierały już takie komentarze. Jednak praca nad tą książką okazała się bardzo trudna. Życie wiejskich kobiet, historia wiejskich kobiet w Polsce międzywojennej to w przeważającej części historia krzywd, zmagań, zmartwień, znoju. Nie było łatwo pisać o kobietach, o których ich własne rodziny potrafią powiedzieć zaledwie kilka zdań. Przeważnie, nie zawsze naturalnie, ale często słyszałam od moich rozmówców, że właściwie nie poznali swojej babci, prababci, czy też matki w niektórych przypadkach, ponieważ po pierwsze nie chciała wracać do swojej młodości, po drugie głównie pracowała. Po trzecie, być może nie nawiązywała takiego kontaktu i tego kontaktu bardzo często nie było. Natomiast jedna z moich wspaniałych rozmówczyń, pani Róża Somla, lektorka języka francuskiego, która opracowała książkę dotyczącą swojej rodziny, mniej więcej jakieś 300 lat historii chłopskiej rodziny, kolosalna praca, powiedziała mi o swojej babci, że największą przygodą życia jej babci było to, że ugryzł ją pies. I w związku z tym zachorowała na wściekliznę i trafiła do szpitala, do Warszawy z mazowieckiej wioski, więc znowu nie tak daleko. Ale było to oczywiście kolosalne przeżycie, które naznaczyło jej życie i które sprawiło, że stała się sławna na swojej wsi. Tak więc pisanie o tym wymagało ogromnej pracy i też jakiegoś rodzaju odporności i pogodzenia się z tym, że ten los wyglądał w ten sposób. Jeden z recenzentów napisał to raport z piekła kobiet. W rzeczywistości to raport z frontu walki, przy czym to nie są walki, bitwy, których nazwy trafią do podręczników historii. To są walki toczone w kuchni, w oborze, w kurniku, czasami w sypialni. Czesław Miłosz, tu poprosiłabym o cytat, mój ulubiony i najważniejszy przede wszystkim dla mnie polski poeta, intelektualista, pisał w wierszu One
Imiona ich nie będą pamiętane, może ja tak się ustawię. Cerowaczki wytartych swetrów, opiekunki skarpetek i kalesonów, ochmistrzynie kuchni smacznej, a lekkiej, miłej jego zdrowiu. Z wiersza One. Czy mogłabym o zdjęcia poprosić? Teraz zobaczą Państwo fotografie, które znajdują się w mojej książce. I to są twarze moich bohaterek. Akurat piszę o tej najmłodszej tutaj, Marysi. Poproszę następne. To jest Jadwiga Szkraba, o której piszę i mówię często. To jest ta dziewczynka, tu już kobieta, która była noszona przez brata w tobołku, ponieważ matka nie miała dla niej na buty i wymyśliła, że brat będzie ją nosił w tobołku, aby mogła chodzić do szkoły, na czym bardzo Jadwidze zależało. To jest Jadwiga Popiółkiewiczówna, która miała dosyć wymieniania się z siostrą butami, na które musiała czekać pod figurą, żeby pójść do kościoła. Uciekła spod poznańskich księginek do Warszawy, czym zmieniła swój los przy pomocy ziemiańskiej rodziny Żółtowskich. To jest Anna Szopowa, wywodząca się z dosyć bogatej, jak widzimy, rodziny, która znosiła swojego niemożliwego teścia, a potem zdała z tego relację, zapisując wspomnienia swojej rodziny, dla swojej rodziny spisała wspomnienia niezwykle cenne, czując, że jej życie było niezwykłe i tak bardzo inne niż życie jej dzieci, a tym bardziej wnuków. A to Teofila Poniewiera, która zostawiła dzieci, aby pojechać na Saksy do Francji, aby zapracować na utrzymanie tych dzieci. Jak widzimy, te twarze i nazwiska mogliśmy poznać, nie zostały zapomniane. Dlatego, że rodziny tych kobiet uznały ich życie i trud za ważny, a opowieści o nich nie wydawały im się dziwne. Podzielili się tymi opowieściami, za co im serdecznie dziękuję. W ostatnim czasie dostaję bardzo dużo Wiktoria Kuliś, która wyjechała do Kanady. Jedna z moich ulubionych bohaterek, której listy publikujemy. W ostatnich latach, przepraszam, miesiącach po ukazaniu się Chłopek dostaje od czytelniczek i czytelników, choć głównie czytelniczek, wspaniałe prezenty. Czasami to są obważanki, a czasami kartki z ludowymi motywami. Ale na ogół to są jednak słowa podziękowania, relacje, czyli kolejne nazwiska, kolejne twarze. A ostatnio dostałam film, który nagrały panie z koła gospodyń wiejskich, młode kobiety z wsi Polanki na Podlasiu, koło Sokółki. Pod wpływem lektury Chłopek postanowiły zdokumentować, nagrać swoje krewne, ciocie, babcie, mamy, które właściwie mogłyby być córkami moich bohaterek z Chłopek. Ale one opowiadają o podobnych kwestiach. Nie, oczywiście ich życie nie było tak ciężkie, ale echa tego, co wybrzmiewa w Chłopkach, także tutaj można znaleźć, to znaczy mówiły o ciężkiej pracy, bo to jest los kobiety wiejskiej i był. Mówiły o tym, że musiały pracować od najwcześniejszych lat. Ale ten film zachwycił mnie z różnych powodów. Oczywiście jest wzruszający, jest świetnie też zrealizowany, ale mnie też szalenie spodobał się tytuł tego filmu. Siłaczki. One nadały mu tytuł Siłaczki. A przecież to jest tytuł, który był dotąd zarezerwowany dla państwa z wyższych. Siłaczki to kobiety wyedukowane, to te, którym zawdzięczamy prawo do głosowania.
to kobiety z wyższych klas, a one proponują, żeby te kobiety podzieliły się ze swoimi koleżankami z klas niższych, z kobietami wiejskimi. I uważam to za wspaniałe, że i uważam, że to jest przede wszystkim bardzo potrzebne, żebyśmy myśląc siłaczki, myślały o naszych prababkach, które wykształciły się, awansowały, mogły to zrobić, o pierwszych posłankach w Sejmie, ale także o kobietach z koromysłem na ramieniu, o naszych babkach, chłopkach. Myślę, że to, czego nam potrzeba, to właśnie solidarność między kobietami, wzajemne widzenie się i słyszenie. Ale myślę też, że wciąż potrzebny jest nam gen naszych babek siłaczek, naszych prababek siłaczek. Ostatnie lata pokazały, jak bardzo jest nam potrzebny ten gen. I spodziewam się, że nawet jeżeli zakusy, aby cofnąć nas o 100 lat, tam gdzie były nasze babki i prababki, odejdą w mroki dziejów, cały czas będziemy potrzebować tego genu. Bardzo długa droga za nami, ale spodziewam się, że przed nami również. Bardzo dziękuję.